Witam serdecznie. Ja jestem Nytyk, zapraszam Cię na film poświęcony EVE Online. Dzisiaj zajmę się omówieniem materiału, który pojawił się w sieci kilka dni temu na temat nowego dodatku, który wyjdzie 11 czerwca. Dodatek będzie łączony pomiędzy EVE Online a Vanguardem. Vanguard to jest ta nowa strzelanka, gdzie na zasadzie Battlefielda czy Counter-Strike'a będziemy mieć zupełnie nową grę, nową platformę do rywalizowania z innymi graczami. Jeżeli chodzi o tego typu projekty, to CCP ma to już przećwiczone. Wcześniej to się nazywało DAS 514 i nie do końca wyszło. No teraz miejmy nadzieję, że będzie pełny sukces. Jeżeli chodzi o EVE Online i ten materiał, no to mamy na pewno informację o nowych strukturach, jest też informacja o nowych okrętach, ale też wprawione oko dostrzeże struktury, które kiedyś funkcjonowały już w grze, ale teraz będą po prostu zwyczajnie odświeżone. Dodatek w większości będzie kierowany do graczy, którzy przebywają w 00, ale tutaj też nie ma zaskoczenia, CCP informowało o tym na początku roku, no chyba że jeszcze nas czymś zaskoczą, ale to zobaczymy w przyszłości. Materiał filmowy, jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. No może poza tą sytuacją, ja tutaj widzę taśmociągi w satysfaktory, a tutaj wysyłanie materiałów na orbitę też właśnie satysfaktory. CCP lubi przemycać pewne sekwencje, jeżeli chodzi o materiały filmowe. Na przykład tutaj w tej klatce mamy Skybreakera. No ale właśnie pytanie, czy na pewno? Czy to przypadkiem nie jest jego wersja T2? Zdarzało się już kilka razy, że na ułamek sekundy pokazywali jakąś tam rzecz, statek, nic o tym nigdzie nie pisali, nic nie mówili, a potem po prostu faktycznie wprowadzali to do gry. Bardziej szczegółowy opis, a przynajmniej na tyle, ile jest to możliwe, znajdziemy na stronie internetowej. I tak Equinox 11 czerwca wprowadzi nam zmiany w planetarce. Będziemy mogli w 00 pozyskać 3 nowe surowce. Energię, siłę roboczą i odczynniki. Jeżeli chodzi o siłę roboczą, no to tutaj mamy pewien materiał, który został opublikowany zresztą kilka godzin temu. CCP pokazuje nam na nim wysokiego rangą oficera na wózku inwalidzkim. Czyli tak, mamy tam, nie wiem, 40-tysięczny wiek, jesteśmy w stanie skakać między gwiazdami, mamy oczywiście tą prędkość warp, możemy klonować ludzi, jesteśmy praktycznie nieśmiertelni, ale oto mamy gościa, który jest na wózku inwalidzkim. No nie wiem, jak dla mnie to już zbyt wybujała fantazja, ale pomijam, nie będę oceniał. Jeżeli chodzi o dalszą część, no to na pewno struktura Skyhook, która z jednej strony właśnie umożliwi nam dostęp do tych nowych surowców, a z drugiej strony odblokuje nowy content NPC. Czyli w chwili, kiedy postawimy sobie tą strukturę na orbicie planety w jakimś systemie, no to będzie nas tutaj nawiedzać jakaś grupa piratów i będziemy mieć też jakby no większą szansę na oficera, będą się pojawiały jakieś moby w postaci właśnie dreadnoughtów czy tytanów. No i teraz pytanie, czy to będzie bardziej zagrożenie, czy to będzie bardziej jakby coś, na czym będzie można jeszcze więcej pieniędzy zarobić? No zobaczymy. Ciekawa koncepcja. Jeżeli chodzi o dalsze elementy, no to wiertło, o którym już wspomniałem wcześniej, to jest rzecz, która już była w tej grze. Kiedyś stawiało się posa na właśnie księżycu, no i ten samoistnie, oczywiście po zatankowaniu, mógł wydobywać minerały z danego obiektu. No i teraz, jeżeli chodzi o ten konkretny moduł, no z jednej strony fajnie, no bo chłopaki w 00 będą mieli po prostu więcej czasu na PvP, mniej czasu trzeba będzie spędzać na paskach asteroid. Ciekawa koncepcja, zobaczymy jak to wyjdzie. Idziemy dalej. Wielkie latające PlayStation 4, czyli moduł, który zastąpi nam Territorial Claim Unit. Moduł, który też będzie w stanie nam w jakiś sposób otworzyć potencjał danego systemu. Bo jak z tego rozumiem, w zależności od tego, jaka będzie gwiazda w systemie, jakie będą planety, to ten moduł będzie mógł zmienić nieco topologię, topografię danego układu słonecznego. Będzie mógł odblokować, jak zakładam, coś, co już jest testowane przez CCP od dłuższego czasu, czyli te jakby pasywne jakieś tam bonusy, które będą emanować od gwiazdy w danym systemie. Taka mechanika działa czy to na eventach, czy w wormhole'u właśnie, no i też w samym Poczwen jest taki efekt, gdzie tyglawianie po prostu atakując gwiazdę, no sprawiają, że po prostu zupełnie inaczej nasze okręty się zachowują w tym systemie. Sam moduł będzie nam też otwierał dostęp do zasobów, mam na myśli tutaj konkretnie skał, które normalnie nie występują w tym systemie. To jest też ciekawa sytuacja, zobaczymy jak to faktycznie wyjdzie. Pewnie to nie będzie tania zabawka. Wydaje się bardzo ciekawe. No, zmieni to, na pewno zmieni to układ polityczny, układ sił w samym 00, no ale to zobaczymy. Później mamy rozszerzenie do
upgrade'ów, które już normalnie standardowo funkcjonują w EVE Online. Tutaj będziemy mieć dodatkową rzecz, która będzie sprawiała, że będą się pojawiały inne anomalie. Będziemy mieć też jakby większy spawn oficerów, jakieś ciekawe sajty do skanowania. No, fajna sprawa, zobaczymy. Później mamy statki transportowe. W samej grze jest już sporo statków transportowych. Teraz będziemy mieć kolejne, no ale te będą mogły się bronić. To można uznać za ciekawy pomysł. W chwili, kiedy, nie wiem, będę chciał sobie wydobywać rzeczy z Custom Office'a albo po prostu zwyczajnie, po prostu pobejcić gdzieś na gejcie, no to ten statek może faktycznie być interesujący. Albo z drugiej strony, bo już kiedyś też widziałem takie floty, całe floty latające transporterów i zabijające jakieś tam inne floty, bo wiadomo, tutaj już potem liczby grają rolę. Jeżeli wystawimy 150 takich okrętów i każdy z nich będzie miał zafitowane jakieś działka, no to może boleć, no ale zobaczymy. Będziemy mieć 4 okręty, czyli standardowo T1, jakieś tam 2 T2 i frachtowca Avalanche. Ciekawa nazwa, mi się podoba, ja jestem zadowolony. Kolejna rzecz, no to skiny. No i tutaj wreszcie mamy coś, co w zasadzie dotyczy wszystkich graczy w całej grze, czyli zupełnie nowy system do tworzenia skinów. To będzie modułowe, czyli tak naprawdę dany skin będzie składał się z 4 elementów, które trzeba będzie dropić bądź kupować, whatever. To wszystko spowoduje, że będzie można być w grze bardziej unikatowym, tak? Jeszcze dodatkowo będziemy mieć tutaj funkcję tworzenia skinów pod korporacje, pewnie też Sojusz. Ten moduł był pokazywany przez CCP gdzieś na Twitterze. Pojawiała się wzmianka o tym, jak to faktycznie będzie wyglądać. Ciekawa sytuacja związana jest z tym, że będzie to można wymieniać właśnie na pieniądze, na pleksy. No zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie. Kolejna rzecz i tutaj też dosyć ciekawa, bo dotykają pewnej kwestii, która można powiedzieć od samego początku istnienia tej gry w ogóle nie była ruszana, czyli organizacja samej korporacji, bo w chwili, kiedy tworzy się korporację, no to tam oczywiście jest całe mnóstwo zakładek związanych z uprawnieniami poszczególnych członków korporacji i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jakby pokazują nam, że będzie to przeorganizowane. Zmienią to całe menu, plus jeszcze dodatkowo rozbudują nam opportunity. To też ciekawa rzecz. Ja wiążę z tym bardzo dużo nadziei, jeżeli chodzi o tę konkretną funkcję. Ona jest już w tej chwili w grze. Mamy już drugą odsłonę praktycznie tego feature'a, ale nie działa to jeszcze do końca tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No ta trzecia odsłona tego modułu, mam nadzieję, już uszczelni wszystkie aspekty i będzie można z tego fajnie pokorzystać. Kolejna rzecz i tutaj już stricte dla nowych graczy. Będziemy mieć wgląd w daily w skali całego miesiąca, czyli faktycznie będę mógł zobaczyć, co będę otrzymywał w dalszej perspektywie, jeżeli będę się efektywnie logował codziennie do gry. To jest, myślę, ciekawy koncept. Będziemy mieć tutaj też jakieś zmiany właśnie w tym całym new experience. Bardzo dobra rzecz. Wydaje mi się, że trzeba rozbudowywać ten element w grze, bo cały czas jest problem z nowymi graczami, gdzie przychodzi nowa osoba i jest duży problem utrzymać go przez pierwsze 2, może nawet 3 miesiące w tej grze, tak? To jest cały czas bolączka EVE Online. Walczą z tym. Miejmy nadzieję, że finalnie będzie to skuteczne. No i ostatnia rzecz, no to Vanguard, o którym wspomniałem w sumie na samym początku. Będziemy mieć zmianę w broniach, mapach, jakieś tam dodatkowe funkcje. No mam nadzieję, że to już będzie coś bardziej grywalnego niż w tym momencie mamy i coś, co już w jakimś stopniu pokaże nam możliwości oddziaływania faktycznie na EVE Online, bo docelowo tak to właśnie ma wyglądać. My w EVE Online będziemy mogli oddziaływać na Vanguard i odwrotnie. Bardzo ciekawy koncept, trzymam kciuki. Jeżeli to się uda, to na pewno sporo graczy, którzy są zainteresowani właśnie tego typu contentem, po prostu przyjdzie do EVE Online i przez to może też zainteresuje się samym sandboxem. Tyle jeżeli chodzi o ten materiał. Ja bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnego grania i do usłyszenia, cześć.